przed nami mecz z Odrą, to już drugie wasze spotkanie z tym zespołem. Pierwsze zremisowaliście na wyjeździe. Na własnej murawie będzie łatwiej? To znaczy na pewno w tym pierwszym meczu wydaje mi się, że nawet powinniśmy ten mecz wygrać. Z perspektywy czasu na pewno nie powiedzielibyśmy, że Odra będzie tak wysoko w tabeli. Chcielibyśmy, żeby Konwiktorska była taką naszą twierdzą i jestem przekonany, że na pewno zaprezentujemy się z dobrej strony i wygramy ten mecz. A przeanalizowaliście tamten mecz bardzo dokładnie i już wiecie, jak pokonać Odrę? Tak, w tym tygodniu bardzo dużo rozmawialiśmy na temat Odry. Nie powiem, że mamy jakąś gotową receptę na wygraną, ale na pewno wiemy, jak mamy się w niektórych sytuacjach zachować, tak żeby 3 punkty zostały u nas. Łatwiej gra się z drużyną, z którą już się kiedyś spotkało, czy to jest taka przeszkoda, że oni też już was trochę znają? Nie, wydaje mi się, że każdy mecz jest tak samo trudny, jeszcze szczególnie w naszej sytuacji teraz. Zresztą wyniki pokazują, że ta liga jest bardzo wyrównana, więc na pewno to, że z nimi graliśmy, nie będzie ułatwieniem. Ale mam nadzieję, że tak jak powiedziałem wcześniej, zaprezentujemy się z dobrej strony i ten ostatni mecz ligowy na własnym boisku wygramy. Zapraszam wszystkich sympatyków Polonii na mecz, na ostatni mecz na Konwiktorskiej z Odrą Opole. Pamiętajcie, że gramy dla was i wasz doping jest dla nas bardzo ważny. Mamy nadzieję, że będziecie naszym 12. zawodnikiem i poniesiecie nas do zwycięstwa w tym spotkaniu.